Dawaj, Wajder, na solo! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. I choć mogłoby się zdawać, że tu są Star Warsy mają być poważne i tak dalej, to boję się, że nie. Cały czas jesteście bowiem na kanale, gdzie bawimy się, badamy, czy to w ogóle fajne, czy to fajne, czy chińskie podróbki mają prawo być fajne. No i dziś trafia nam się taki specjalny, nawet pisze Special Forces, to jest pytanie, co Forces, czy po prostu jest Special Union, pytanie, co nie ma być Onion, zobaczymy, to zaraz się okaże. Kochani, tak naprawdę prezent, co ciekawe, otrzymałem od kolegi Rafała z kanału Rafi Bricks. Cenę zdar, więc niestety nie powiem wam, za ile to pieniądza on kupił, natomiast na kanale go zapraszam. Rafał, tak jak ja, zajmuję się klockami, natomiast no pewnie wiecie, że nie zajmuję się klockami tylko tu chińskimi, zajmuję się również zwykłymi klockami Lego, no i podobnie jest właśnie z Rafałem, który zajmuje się klockami Lego na swoim bazowym kanale Rafi Bricks. Ale dość już reklam kolegów i dość tutaj o sobie. Przechodzimy właśnie do Union Special Forces, tudzież Onion Special, nie wiem, Human, jak go nazwać. Widzimy z tyłu, że firma, jaka go wydała, to Space Baby! Od 3 A plus Agesów DI Collect All. No zawsze zamawiają do tego Collect Alla. No ja bym jednak pogardził takim Collect Allom. Tu mamy znowu jakiegoś dystrybutora, firmę Tasso z Przedsławia. Ma on nawet numer 2017 łamane na kreska 6. Ja myślę, że tu chodzi o rok, kiedy go produkowano. No a 6, że to jest 6 model. Spójrzcie, jak mam podobny do zwykłych legosków znaczek. Zwykłe legoski mają bardzo podobny ten znaczek, jeżeli nie identyczny, więc mamy mocną ściągawkę tu od oryginalnych klocków. O opakowaniu za dużo więcej, za dużo nie bardzo jest co tutaj faktycznie mówić, więc otwórzmy sobie, sprawdźmy, jak zabawka prezentuje się, no cóż, właśnie po otwarciu, po całości. Wydaje mi się, że jednak Rafał tego nie otwierał, bo patrząc na taśmę, jak z nią trzeba powalczyć, to jednak się tym nie bawił, czyli nie wie, jaka jakość. I być może stracił właśnie perełkę życia, być może obejrzy ten odcinek, będzie płakał, o, to ja mu oddałem. No, ale to się zaraz okaże. O, tak jest, spójrzcie, mamy nawet, co ciekawe, instrukcję. Pytanie, po co nam ta instrukcja w momencie, gdy, fajnie, że ona się też wyjmuje, więc możemy sobie wyciąć i wiecie, samodzielnie gdzieś zachować, nie trzeba was... Natomiast jest ona skrajnie nieczytelna. Po raz kolejny mam instrukcję, która jest bardzo malutka. Te elementy czarne są bardzo niewidoczne. Tutaj taki element są... No nie, mega duże problemy. Natomiast chyba domyślam się, czemu oni dają tą instrukcję. Wiecie, ja na każdym odcinku, przynajmniej tym moim bazowym, z klockami powtarzam, a co jak rozwalę jakiś zestaw za 30 lat, będę go chciał go odbudować. I z Chińczykami będą jeszcze większy problem, ponieważ, wiecie, tu nie ma, że jest kolor czerwony w dwóch, trzech odmianach, nie. Tu co podróbka, to jest inny kolor czerwony i tych czerwonych może być 120. I to będzie naprawdę pomysł do tego, co to zadać. Czyli nie będę chciał ich rozbierać, ale wiecie, różnie w życiu bywa. No jest instrukcja fajnie, przy czym mówię, nie do końca zrozumiałe dlaczego, gdyż hipek jest przecież złożony. No i cóż, instrukcja kartonowa, no naprawdę mogli moim zdaniem się postarać i dać jakiś, kurczę, jednak kawałek papieru. Tu mamy wytłaczankę po niej, która leci gdzieś w tył. I pierwsze wrażenia, tak? Pytacie mnie o pierwsze wrażenia, bo już widzę, że mnie o to pytacie. Zabawka jest bardzo lekka, wręcz nieprzyzwoicie lekka, bym powiedział. Czy on jest w stanie ustać? No wygląda trochę jakby wracał z suto zakrapianej imprezy imperialnej, jeżeli chodzi o nawet jego jakość rozstaw, jeżeli chodzi o jego stanie, o... A, dobra, jakoś stoi, tak? Możemy tu nóżkami mu fajnie pokręcić. O, troszkowiek to tylko na boki. Spójrzcie, jaki tu odlew, troszkę taki. I dobra, ma on gnaty, ma on pistolety oczywiście. I te pistolet jeden się wyjmuje, wyjmijmy mu. No i ten też mu wyjmijmy. Co się w ogóle... Dobra, wyjmuje się. No i teraz wiecie, teraz ma pozę. Dawaj, Wajder, na solo. No myślę, że miałby małe szanse. Zawiasy są zaiste kulkowe, ale spójrzcie, one chodzą tylko troszkę na boczki. To tutaj powoduje, że w żaden sposób się to nie kręci. Ma jakieś takie, widzicie, pole manewru, ale nie jest od ono specjalne. Tu jakoś nie użyłem specjalnej siły i wypadł mi on z zawiasów. No, co nie jest dobrą wiadomością. Także, kochani, pierwsze, co o dziwo, przy czym bardzo ważne jest to, że ja nie miałem tego oryginalnego, wiecie, z Lego też tych figurek technikowych. Natomiast no spójrzcie, kolano właściwie mu się nie rusza. Co to za kolano? On może nogami tylko prosto machać, wiecie. Tyk, 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 tyk. I kiedy już mieliśmy zacząć jechać tą zabawkę, że się nie zginę, kiedy już miałem wystawić ocenę, kiedy już recenzja była gotowa, okazało się, że...
Okazało się, moi drodzy, że jednak zabawka się zgina i wystarczyło po prostu, znaczy finalnie, na początku się nie zginęła, ale finalnie trzeba było naprawdę użyć większej siły, nie zauważyłem, że coś trzeba było wyłamać, ale użyć większej siły, bo okazało się, że absolutnie stawy się zginają w te, a nawet w drugie stronę i to jeden i drugi, z rączkami również analogicznie było, wystarczyło bardziej poruszyć, po kilkunastu razach takich przejechaniach chodzi już to absolutnie łatwo, pierwszy raz, więc wydaje mi się, że coś tu trzeba było po prostu wyłamać, jakby był jakiś, nie wiem, czy niedoróbka czy coś, ale jak już to przełamałem, to już chodzi nam bez problemu ten zawias, przez to figurka okazało się może przyjmować naprawdę fantastyczne pozy i została królem posuwania, by nie rzec, że został top model, na pewno jeżeli chodzi o Imperium. Tak więc moi drodzy, gdy doszło do sytuacji, że figurka się zgina, to zmieniło diametralnie postać z całości, no bo spójrzcie, jak ona fantastyczne ruchy może teraz wykonywać. Nagle więc zabawka zmieniła całkowicie swoją, można by rzec, ocenę. Co ciekawe, na plecach ma napis, że C, no to fajnie, zazieramy ten napis, bo na co nam on, więc tutaj plecki tak wyglądają, zciągnijmy mu te plecki, by zobaczyć, jak to się prezentuje. No cóż, to już widzieliśmy w sumie na instrukcji troszkę, znaczy wiecie, gdyby mieć te klocki wszystkie poskładane gdzieś z boku, to tak, kapli byśmy się jako zbudować, ale myślę, że to byłby duży problem i duże wyzwanie i cieszę się, że firma oszczędziła nam tego i dała nam hipka w całości jednak, kurczę, złożonego. No jestem ciekawy tego podrobienia z logo Imperium, chociaż ono widzimy nie jest tak 100% skopiowane, więc tutaj widzicie to czarne, więc pewnie to ma chronić, jakby ktoś się przyczepił. Przednia zbroja, tu widzimy, ma rozporeczek. Przednia zbroja, elementy zbroi prezentują się tak i nie powiem, na drukom nie można jakby zarzucić niczego złego, bo są po prostu ok. No i mamy jeszcze głowę. Bardzo łatwo odchodzą niestety te elementy. Nie odchodzą na tyle łatwo, że wiecie, że, znaczy raczej, bo się jeszcze nim jakoś specjalnie bawiłem, nie odchodzą na tyle łatwo, by w zabawie gdzieś tam podpadało. No ale jednak, kurczę, no odpadają, nie trzeba wiele siły, by to odpadło. Widzimy tutaj, nam się prezentuje kask tego Shadow Troopera, tak? On jest oczywiście z Rogue One. To wygląda tak, jakby miał pistolecik jeszcze przy głowie, ale to nie jest, wiemy, pistolecik. Głowa w środeczku prezentuje się tak. No, ciekawe i nawet do Lego można by to przełożyć i szczerze z daleka nie wyglądałoby to źle. Ale jeszcze nie, może bronie omówmy. Bronie ciekawe są, bronie są ciekawe. Nie wiem, cóż to jest za dziwactwo, ale mega kosmiczne, mega futurystyczne, bym rzekł. No, nawet takie trochę jak działo. Przy czym oczywiście tu nam się spokojnie, wiecie, może jakoś to ułamać kiedyś w przyszłości. Ale spójrzcie, taki tu mamy jeszcze system. Nie wiem po co to. Czy to jest jakiś sekator do krzaków, do podróbek krzakowych, czy co to jest? Żaden... A jeszcze tu się nam rusza. I to jest teraz bardzo ciekawy gnat, bo teraz wygląda trochę jak właśnie taki sekator. Wiecie co? Czekajcie, przyjrzymy się jeszcze instrukcji, ale ja tu nie widzę, by coś miało tutaj być. Bo mi się zdawało tak, że wiecie, przez to sekatorstwo tego czegoś, być może byśmy mogli tu coś włożyć do środka i na przykład zaciskając... To jest nie. Nie mam pomysłu. Taka broń, sekator, to jest po prostu ogrodnik. No i drugi pistolecik, już po kolorze tego tutaj widzimy kloca, jakże bardzo on się różni od Lego, kurczę, jest to zdecydowanie słabszy kolor, ale ten gnacik znowu niczego sobie, choć oczywiście bardzo nieklockowo się prezentuje. No i właściwie najbardziej klockowym elementem tutaj jest ten czubeczek tego pistoleciku, bo nic absolutnie innego. No i teraz tak, ten pistolecik, a czekaj, nie wpadaj mi, wchodzi nam tutaj i on się faktycznie na tym boku w miarę okej prezentuje jako broń taka podręczna bardziej, chociaż w rękach Lego no wyglądało to znacznie inaczej. No i do łapy wkładamy mu, oczywiście nie wkładamy mu za to, on tego nie trzyma, tylko wkładamy mu w ten sposób. No i cóż, moi drodzy, cóż ja mogę teraz o nim powiedzieć? Okazała się zabawką całkiem fajną, całkiem zacną. Przy tych pozach, które może przyjąć, faktycznie chodzi trochę zbyt lekko, boję się, że lekko to się obrusza gdzieś tam z czasem. Faktycznie czasem przy nieco zbyt, nie do końca mocnym ruchu nam coś potrafi tu z tych zawiasów wypaść. Więc nie do końca jestem jakby tutaj, kurczę, entuzjonowany całkowicie tą postacią. No, ale cóż, nie można zaprzeczyć, że okazała się znacznie lepsza, bo miałem jej wystawić ocenę poniżej piątki nawet, być może za tą niezginalność. No, a teraz przyznam wam się szczerze, w aktualnej postaci, pomimo tego, że te zawiasy ciut zbyt łatwo wypadają, zbyt troszkę luźno to chodzi, no jednak zmieniło się to mocno, skoro się jednak zgina. I myślę, że bez kitu, mówię, cały czas nie znam niestety ceny tego zestawu, ale myślę, że jakieś 8 na 10, no myślę, że mógłby zasłużyć taki zestawik, bo naprawdę na półce wygląda fajnie, naprawdę ładnie i ciężko nawet się kapnąć, że to jest poniekąd podróbka, najłatwiej chyba po tym kolorze, że to jest podróbka.
Natomiast poza tym naprawdę nie wygląda to źle. Cały czas jedynie jeszcze pytanie, jaka cena tego wszystkiego jest. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych, więc do zobaczenia wkrótce. Bye!